przeżyciowa. Dzisiaj test gum do życia. Mam tutaj dzisiaj 5 gum o smaku miętowym i sprawdzę, która z nich jest najsmaczniejsza. Na początek Orbit Peppermint. Wszystkie te gumy są mniej więcej w tym samym smaku mięty, czyli nie tej słodkiej mięty, tylko mięty pieprzowej, więc będzie je łatwo porównać. I tak, Orbit to chyba najpopularniejsza guma, to mi się wydaje, przynajmniej ja ją najbardziej znam, wiem, zazwyczaj w szkole, w sklepikach szkolnych Orbitki zawsze można było kupić, chociaż w listkach, nie wiem, czy w listkach już jest nieprodukowana, czy po prostu nie trafiłem na nie, że w takich pastelkach. Przypominam sobie właśnie ten smak. Bardzo dawno Orbita nie żyłem, teraz różne takie inne się pojawiają gumy. Że te Orbitki przy przypadku moim zeszły na dalszy plan. Ale fajny, intensywny smak mięty. I na domu czekam, nie żył dłużej. Nie mam zamiaru żyć bardzo długo. Ale pierwszy smak jest bardzo mocny, intensywny smak mięty. Trochę nie za mocny. Wydaje mi się, że była wersja taka, jakie były ciemnogranatowe. One były bardzo mocne. Także czasami nawet oczy zabił. A tutaj wystarczający smak mięty. No i jest bardzo lekko słodka. No ale właśnie, z tego co na składzie tutaj można przeczytać, to nie ma w dodatku cukru, tylko różne substancje słodzące, które gdzieś w tym właśnie aromacie mentolu czy mięty gdzieś giną, że tak strasznie ich nie czuć tego słodkości tego. Nie, może jak już ten pierwszy wrażenie po tej mięcie gdzieś przechodzi, to może rzeczywiście daje się trochę słodsza. Ale mimo wszystko, no, póki co dobra, ale mam jeszcze 4 do testu, więc się okaże, czy akurat ta będzie najlepsza. Kolejne gumy to Hulk's Gum Ice Rush Peppermint. Tak więc, podobny smak, tyle że Ice Rush, to podejrzewam, że to będzie coś tak jakby dawniej cukierki lodowe. Wydaje mi się, że to może być coś podobnego. Tutaj trochę inne opakowanie. Takie właśnie. Kilka jest dość duża, więc wydaje mi się, że jedna z zupełności wystarczy. Dużo mocniejszy smak mięty. No ale holsy, cukierki płyną z tego, że są takie mocne. Zawsze kupowałem takie srebrno-czarne, to one naprawdę były mocne, ale na przykład na chrypkę czy na taką suchość gardle to były bardzo dobre. Więc tutaj jakby przeniesiono to, tyle, że to jest do rzucia. To jest intensywniejszy smak mięty. Tutaj właśnie bardziej ta mięta gryzła, czyli ta mięta pieprzowa. A tutaj wydaje mi się, że jest troszkę słodsza ta guma. No i taka właśnie intensywność. Nie wiem, czy to przez to właśnie, że to jest Ice Rush. Może dlatego, że przy rozgryzaniu ten środek, bo nie są to nadziemane te pastylki, to powoduje, że jest jakby taki większy power, że w pierwszej chwili naprawdę się wydaje, że to jest bardzo mocna guma. A później wraca do normalności, ale mimo wszystko nadal intensywniejszy smak, mocniejszy smak mięty. Kolejne to Tic Tac Gum Fresh Mint. Przypominam sobie, że w tej serii już próbowałem Tic Tac Gum, tylko wydaje mi się, że było gotowe. No a teraz czas spróbować nie wiem ile. 2, 3, one są dość małe. Wyglądają jak Tic Taki. Ale te Tic Taki można rozgryźć i one są do rzucia. To są najmniej miętowe, to już od razu mówię. Czuję, że to jest mięta, ale po tych holsach to jest naprawdę przepaść. To bardzo mocne, tu lewo wyczuwalny smak mięty. Bardziej to smakuje właśnie z cukrem, czy z substancjami słodzącymi. Czy substancjami słodzącymi, bo chyba są. Tutaj nigdzie praktycznie cukru jest mięty. Cukru się nie dodaje, tylko właśnie ksylitol, izolmat, sorbitol. No właśnie, te trzy chyba najczęściej się powtarzają i też tutaj się znajdują. A mięta po kilku przerzuciach gdzieś wyparowała. To smakuje po prostu taką gumą, słodką gumą, o, bez jakiegokolwiek wyraźniejszego smaku. Więc nie wiem, gdzie ten fresh mint, czy po prostu jak może bym pół paczki tutaj naraz przeżył, może byłby intensywniejszy smak, ale to chyba nie o to chodzi. Bierze się dwie, góra trzy pastylki, więc próbuję to spróbować tak, jakby to próbował normalnie, czyli żuł normalnie gumę. Nie ma sensu wpychać od razu w siebie połowę opakowania, wtedy może byłby intensywniejszy smak, a póki co jest to po prostu słodka guma. Kolejne gumy to Winter Fresh Original.
też produkowane przez firmę Replay. Nie wiem, czym to się będzie różnić od Orbita. Czy to po prostu zabieg marketingowy, żeby tą samą gumę sprzedać pod dwoma różnymi nazwami, że ludzie się nie skapną? No nie wiem. Tylki wyglądają identycznie jak w Orbitkach. Nie no, jest inny smak. Tutaj to była taka właśnie pięć szczypiąca, język mięta. A tutaj to bardziej przypomina Holsa, ale troszkę słabszy. Troszkę słabszy ten aromat miętowy. A nie wszystko daje dobre. Właśnie takie, lubię raczej mocniejsze gumy do życia. Wezmę ale później tak słabną, więc lepiej wziąć od razu taką mocniejszą niż słabą, bo ona później tak sobie słabnie. No i właśnie podobnie, substancje schłodzące są różne, ale tym razem malitol, nie wiem czym to się różni. No i aspartam. Aspartam bardzo popularny w różnych produktach, nie tylko w gumach do życia, bardzo słodki. Więc trzeba go mniej dodać, zamiast na przykład dodać cukier. No, można napisać, że guma jest bez cukru, ale jednak jest ze substancjami schłodzącymi. Więc trochę mocniejsza odrobita, troszkę słabsza, a Holsa smak dobry, nie jest taka strasznie słodka. Na koniec Mentos Pure Fresh, guma do rzucia bez cukru, Fresh Mint. Ostatnio leci reklama tych gum. Już się pojawiły w sklepie, ale gumy to chyba najszybciej się pojawiają. One będą zapewne mieć kształt mentosów. Skoro, no właśnie, pomyliłem się, jest mentos, tylko że tamten mentos jest raczej gum rozpuszczalny, a ten gum do rzucia. Myślę, że to są drażetki z płynną esencją. To się zgadza, wypływa coś takiego, jakiś właśnie syrop mentolowy. Są słodkie. Mięta na poziomie Winterfresha z domieszką, tak mi się daje, smakuje trochę pastą do zębów, ale to by się zgadzało, więc to jest świeży oddech. Może dodano coś takiego, co się na przykład dodaje do takich past do zębów. Ale smak ogólnie nie jest taki zły. Nie jest słodka, no to chodzi, o to mi chodziło właśnie, żeby sprawdzić, czy te gumy są strasznie słodkie. Właśnie nie, okazuje się, że nie są słodkie. Są dodawane substancje, te lipidy słodzące, czyli xylitol, sorbitol, manitol, manitole, aspartam. Czyli wszystko, co możliwe dodano tutaj do tych. A mimo wszystko nie są strasznie słodkie. Ten aromat miętowy, no taki pośredni. Po chwili zdecydowanie słabnie. Wydaje mi się, że w Winterfreshu był trochę mocniejszy. Ale dla odświeżenia oddechu na pewno Pure Fresh, można powiedzieć, że na 100% efekt odświeżenia działa. Więc spróbowałem, a właściwie przeżyłem 5 różnych rodzajów gum. Trzeba sprawdzić, które z nich były najsmaczniejsze. Co sprowadza się do tego, które miały jakby najlepszy smak mięty. Wiem, o to by w sumie chodziło w tym teście. Więc na pierwszym miejscu wybieram Paul's Gum. Mimo wszystko był bardzo mocny, intensywny smak mięty, który lubię. No i nie były takie strasznie słodkie. Drugie miejsce Winterfresh. Również nie były słodkie i aromat miętowy był intensywny, również nie były strasznie słodkie. Może troszkę słabsze od Husgam, ale mimo wszystko nadal dobry smak mięty. Na trzecim miejscu, chyba z sentymentu, nie wiem czy na pewno, ale wybieram te oto Orbit Peppermint. Jakoś tęskniłem za smakiem tych Orbitek, no i jednak fajny taki szczypiący, lekko szczypiący smak mięty. Może nie tak strasznie intensywny, ale mimo wszystko taki średni smak mięty w sumie mi pasuje. Co do pozostałych dwóch. Te mentosy nie były wcale złe, no ale mam wybrać 3 miejsca, więc te by były na 4. miejscu, bowiem rzeczywiście prawda napisano, że odświeżają oddech, jednak szybko ta mięta słabnie i później zostaje słodka guma. No ja już mówię o słodkiej gumie, no to właśnie tiktaki to jest w ogóle słodka guma, aromat miętowy jest wyczuwalny tylko przy rozgryzieniu, a później cały smak mięty gdzieś ginie. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. We'll be right back.